Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest FIFA 14, kariera bramkarza, odcinek, nie wiem, 24 chyba. Tak, wiem, dawno nie było odcinków z FIFA 14, w ogóle ostatnio FIFA 14 u mnie na kanale pojawiła się chyba jakieś 10 dni temu. Ogólnie o karierze mówię, bo nie wiem kiedy tam był Ultimate Team, ale kariery rzeczywiście dość dawno temu nie było. I tak, no cóż, zaczynamy mecz po prostu, bo nie ma sensu przedłużać, nie ma sensu się tłumaczyć, raczej po prostu to trochę zaniedbałem, otwierałem paczki w FIFA World. Bardzo spodobało mi się otwieranie paczek, więc po prostu się na tym skupiłem. I tak jakoś to sobie wyszło. No cóż, oczywiście mam nadzieję, że Tommy dzisiaj też poprze się swoją wielką mocą bramkarską i wyciągnie każdą piłkę z siatki. Taką mam nadzieję. A co z tego wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Jeszcze sobie trzeba zmienić kamerę i może jeszcze coś w międzyczasie pogadam. Bo tak, reflinki, jak wiecie, wróciły. Dlatego teraz nie wiem, tych reflinków jest dużo w tym opisie, więc to chyba nie ma sensu. Ograniczę się chyba do mniejszej ilości tych reflinków. No, żeby nie było ich tak po prostu dużo i pod każdym filmem będą inne, będą różne, nie wiem, może po prostu po jednym pod każdym filmem będzie i będzie, nie zmieniłem kamery, co ja zrobiłem. I tak, pod każdym filmem będzie jeden. I wtedy na przykład będzie się to nazywać, nie wiem, reflink na dzisiaj, coś takiego. I właśnie, jak mi przyjdzie nowy dysk do komputera, to sobie pogramy też w Terę może. A teraz też nagrałem dla was taką inną fajną gierkę, ale to nie wiem kiedy wrzucę. I rzut rożny dla przeciwników. Co z tego wyjdzie? No, dośrodkowanie, nic z tego nie wychodzi, ale cały czas oni są w posiadaniu piłki. Czy będzie to jakiś strzał z daleka? Czy może dośrodkowanie schodzi na bok? I jest próba dośrodkowania. Tommy, wracaj na pozycję. No dobrze, dobrze. Nasi już przejęli piłkę. I już jest bezpiecznie. I teraz przeciwnicy pod naszą bramką. Co z tego wyjdzie? No dośrodkowanie, Tommy! No nie, Tommy niestety był... No był przy drugim słupku i nie ustawił się dobrze. No nie zdążył się dobrze ustawić tutaj. No Tommy tutaj kryje tutaj nagłe przerzucenie i Tommy już no nie sięgnął tej piłki po prostu i przegrywam w tym momencie 1-0. Niestety wielki bramkarz Tommy Osborne nie dał rady tym razem wyciągnąć piłki i został pokonany przez zawodników z klubu Gillingham czy jakoś tak. I znowu przeciwnicy mają jakąś szansę, ale teraz Tommy wychodzi. No czemu szybciej nie biegłeś, Tommy, wracaj. Bo może być niebezpiecznie, ale obrona teraz bardzo dobrze reaguje. Jednak cały czas są rywale przy piłce. I czy jeszcze nam zagrożą tutaj? No zobaczmy, zobaczmy. No tak, zbliżałem się zdecydowanie do bramki. I teraz myślę, że to może być jakieś dośrodkowanie. Tommy, wracaj trochę. Myślę, że to jednak takie automatyczne ustawianie się na tą właściwą pozycję. Nie w każdym przypadku jest może dobra, a teraz dobrze łapię piłkę Tommy i podaję do przeciwnika. Tak, i nie, już nas jednak przejęli piłkę. I ruszamy z kontrą, może to teraz my strzelimy gola. Nasi są pod polem karnym rywala, jednak piłkę szybko stracili. A jednak nie, jednak są przy piłce, patrzcie. Patrzcie, i teraz jest szansa dla naszych, no próba strzału z daleka, jednak nic z tego nie wychodzi i są przeciwnicy już przy piłce, którzy szybko z kontrą ruszają na naszą bramkę i znając życie oni pewnie zdobędą gola, a my skończymy z niczym po tym meczu, no rzut rożny. Wiem, że z tymi rzutami rożnymi często miałem problemy, więc co teraz z tego wyjdzie, dośrodkowanie, strzał, no ale na szczęście niecelny i piłka w posiadaniu naszej obrony. I teraz podanie do przodu, ale Tommy sobie wychodzi, łapie i dostajemy ustawienie się plus 1 i kończy się pierwsza połowa tego meczu wynikiem 1-0 dla Gillingham, a my jesteśmy Shrewsbury i przegrywamy 1-0 też. No. Po bramce Akinfenwa w 18 minucie, no Tommy niestety nie dał rady, będziemy płakać z tego powodu, no ale cóż. Ech, zaczynamy drugą połowę i liczmy na... Czemu mam strzałkę w dół? Nie, będę płakał, będzie mi smutno. No dobra. Przejdźmy do drugiej połowy i...
postarajmy się wreszcie podnieść tą naszą ocenę, bo naprawdę Tommy gra dość słabo w tym sezonie. Zaraz, nasz oryginalny klub to Celtic. Teraz jesteśmy na wypożyczeniu. Mam nadzieję, że w tym Celticu nas przygarną po powrocie, że nie wyrzucą nas znowu na jakieś wypożyczenie. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo już zbliżamy się powoli do końca sezonu. Oj, teraz nasi dobrze przejęli piłkę, to może być ta szansa, jest jakieś dośrodkowanie jednak. No, wybijają przeciwnicy i no raczej już w tym meczu nie wygramy, ja wątpię w naszych, widząc ich grę, to po prostu kiepsko, kiepsko, naprawdę tracą piłkę przy każdej okazji i w ogóle nie potrafią wyprowadzić żadnej akcji. Ja nimi staram się tam jakoś sterować, ale to niestety nie pomaga, a teraz są przeciwnicy w polu karnym i to będzie rzut rożny ponownie. No boję się tych rzutów rożnych, bo już nie raz straciliśmy bramkę w ten sposób. A jak będzie tym razem? Dośrodkowanie i strzał z główki nie ma... A nie, dobrze, jednak był strzał. Myślałem, że to leci w drugą stronę. Jakieś takie dziwne złudzenie było. Tak mi się wydawało, a teraz błąd Tomiego i... No, przynajmniej może będzie okazja na obronę, bo patrzcie. No, no. Co z tego im wyjdzie? Czekamy, czekamy. Jestem skupiony. No, nasi przejęli piłkę. Niestety. A i jednak... Jednak patrzcie, nasi coś tu mogą osiągnąć. Może jednak, może jednak. Teraz dośrodkuj, dośrodkowanie i za mocne. Niech to. I teraz no znowu są przeciwnicy blisko, blisko naszej bramki, blisko szansy na zagrożenie Tomiemu. Dośrodkowanie, strzał z główki nie ma, wybita piłka jednak, teraz strzał, no ale prosto w ręce Tomiego. Czemu mi ocena za to nie podskoczyła? No nie wiem, nie wiem. I kolejna szansa rywali, dość sporo ich w tym meczu. No i rzut rożny ponownie, niech to, dajcie spokój z rzutami rożnymi. Nie przepadam za nimi, no co teraz dośrodkowanie. No dobrze, teraz znowu nie udałem strzał, to mi no prosto w obrońce piłka i są znowu przeciwnicy przy piłce, już zbliża się końcówka tego meczu. To mi ocena poniżej 6-0, to mnie zdecydowanie nie satysfakcjonuje. No, no, no. Czy przeciwnicy jeszcze tutaj nam zagrożą? Chciałbym chociaż raz jeszcze jakąś interwencję mieć, żeby tą ocenę wyprowadzić na powyżej właśnie 6-0. No i teraz się to udaje i też stracimy bramkę znowu w wykonaniu Akinfenwa. Trochę zamieszanie było, ja sam nie wiedziałem, co się tutaj dzieje. No spójrzmy na powtórkę, może tutaj pierwszy raz broni Tommy, drugi raz Tommy odbija. Właśnie zastanawiam się, czemu on tutaj nie złapał. To była idealna okazja, żeby tą piłkę złapać po prostu w ręce i już zakończy ten mecz w sumie. A on to, no odbił, po prostu rzucił się w tą piłkę i ona no wpadła po prostu pod nogi napastnika i on tylko oddał strzał i bez problemu zdobył bramkę. No i 2-0 przegrywamy po dwóch bramkach tego samego przeciwnika i przechodzimy dalej. No ale ocena jest powyżej 6-0, czyli wymagania spełniamy, no czystych kąt nie mamy, a to też chyba jest w tych naszych wymaganiach. A nie, czyste kąta też mamy, patrzcie. Idealnie gramy przecież. No, w sumie nie mają do nas żadnych zastrzeżeń, więc poszukajmy już przeciwnika na następny odcinek. O! To logo kojarzy mi się dość dobrze. Więc niech... No, więc niech to będzie, chociaż z tym też chciałbym zagrać. A nie, 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 dobra, zagramy z tymi, a w kolejnym odcinku z tymi. Więc symulujemy do tego meczu. I co jeszcze chciałem powiedzieć, to już jest końcówka tego odcinka, więc już będę się żegnał i jutro, albo pojutrze pojawi się kariera menedżera, czyli kariera Legią Warszawą. Dość chyba popularna seria na moim kanale, dużo ludzi się o nią pyta i no jest ogólnie sporo oglądalności przy tej serii, jest zdecydowanie chyba więcej niż przy karierze bramkarza, która w przypadku akurat FIFA 13 była najbardziej oglądaną serią, a teraz to się troszkę zmieniło. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy zagramy to z klubem Coventry. Pozdrawiam i jeszcze właśnie, jeśli chcecie mnie wspomóc w zbieraniu na nowy mikrofon, oczywiście możecie się zarejestrować w jednej z gier podanych w opisie. Cześć!